Mamy 21 lutego 2019 roku. Otwieram 6. sesję Rady Gminy Głomskie. Witam Państwa radnych w tej chwili. Witam Pana Burmistrza, Panią Skarbę, Panem Radnym, Panią Radcę, sołtysów wszystkich, tej Panie z Komisji Alkoholowej. Przedstawię proponowany porządek obrad. Stwierdzam, że na stan Rady 14 osób jest nas obecnych 12, więc Rada jest władna do podejmowania decyzji. Proponowany porządek obrad. Punkt pierwszy. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum. Punkt drugi. Przedstawienie porządku obrad. Punkt trzeci. Przyjęcie protokołu z czwartej nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Głomskie odbytej w dniu 25 stycznia 2019 roku. We przyjęcie protokołu z piątej sesji Rady Gminy Głomskie odbytej w dniu 29 stycznia 2019 roku. Punkt czwarty. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Głomskie na 2018 rok. Punkt 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 13/2018 Rady Gminy Głomskie z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Stałych Rady Gminy Głomskie. Punkt 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ramowych planów pracy Stałej Komisji Rady Gminy Głomskie na rok 2019. Punkt 7. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie gminy Głomskie. Punkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania rodziny na lata 2021 w gminie Głomskie. Punkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki płatniczej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Punkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu. Punkt 11. Podjęcie uchwały zmieniającej w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2019. Punkt 12. Podjęcie uchwały zmieniającej w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Głomskie na lata 2019-2028. Punkt 13. Sprawozdania i informacje a wójta gminy Głomskie po pracy między sesjami, b przewodniczącego Rady Gminy Głomskie, c przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Głomskie, d sołtysów i rad sołeckich poszczególnych wsi z terenu gminy Głomskie działalności na 2018 roku. Punkt E. Gminnej Komisji do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych działalności na 2018 rok. Odczytanie pism, które wpłynęły do Rady Gminy Głomskie. 14. Wolne wnioski i informacje. 15. Zapytania, interpelacje. Punkt 16. Zakończenie sesji. Czy są jakieś uwagi odnośnie programu sesji proponowanego? Nie ma. To w takim razie kto z Państwa jest za przyjęciem proponowanego programu, proszę o głosowanie. Omawialiśmy to na komisji tutaj oświatowej. Też mieliście Państwo
przedstawienie protokołu, żeby łatwiej było zapoznać się. Czy są jakieś pytania odnośnie tej uchwały? Nie ma. W takim razie odczytam treść tej uchwały. Uchwała Rady Gminy Wodnia z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Wodnia za rok 2018. Paragraf pierwszy. Przyjmuje się sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Wodnia za rok 2018, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi Gminy Wodnia. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Jeśli nie widziałem żadnych zgłaszanych uwag, to możemy głosować. Kto z Państwa jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę. Jednogłośnie Wojciech Rutkowski został wybrany na przewodniczącego komisji. Nie jednogłośnie. Przepraszam bardzo, nie jednogłośnie. Został wybrany. Thank you.
Stałej Rady Gminy Bąk jest uchwale nr 2/3/2018 Rady Gminy Bąk z dnia 20 listopada w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Stałej Rady Gminy Bąk wprowadza się następujące zmiany. W paragrafie, punkt pierwszy, paragrafie drugim, ustęp 1 otrzymuje brzmienie. Ustala się następujący skład komisji i budżetu i finansów Rady Gminy Bąk. Przewodniczący został wybrany pan Wojtek Rutkowski. Członkowie Komisji Budżetu i Finansów osoba pani Justyna Raczkowska, Mariusz Albrecht, Andrzej Krzysztof Bytner, Eusebiusz Ławkiewicz, Grzegorz Dąbkowski i pani Małgorzata Barwińska. Punkt trzeci. W paragrafie trzecim ustęp drugi utrzymuje brzmienie. Członkowie Komisji Gospodarczej, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej osoba pan Eusebiusz Ławkiewicz, Artur Borczycki, Andrzej Krzysztof-Bytner, pan Grzegorz Dąbkowski, Mirosław Łukowski, Ryszard Iwatowski, Marcin Sukisz, Wojciech Rutkowski. Punkt czwarty, w paragrafie 4 ustęp 2 otrzymuje brzmienie. Członkowie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej oraz Ochrony Środowiska w osobach Stanisław Więcławski, Tomasz Czajkowski, Małgorzata Barwińska, Artur Korczycki, Mariusz Albrecht, Justyna Raczkowska, Mirosław Łukowski. Punkt 4. Paragrafie 5, ustęp 5 otrzymuje brzmienie. Członkowie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w osobach Grzegorz Dąbkowski, Artur Korczycki, Justyna Raczkowska, Marcin Sufisz, Janusz Wojna, Ryszard Iwanowski. Tak. Doszła też tutaj jeszcze zwiększona obsada komisji rewizyjnej o dwie osoby. No nie mam w tej chwili składu do tej komisji rewizyjnej, ale do tej komisji rewizyjnej wyraziła chęć pracy pani Małgorzata Barwińska i pan Wojtek Rutkowski. Plus te osoby, które w tej komisji do tej pory były. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Gminy. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy są jakieś jeszcze uwagi czy pytania? Możemy. W takim razie kto z Państwa jest za przyjęciem? Proszę. Regionalnej Grupy Obrachunkowej połączona z wnioskiem o udzielenie oferty.
bieżące sprawy według potrzeb. Dziękuję. Czy są jakieś uwagi do tego projektu? Nie mam. W takim razie przechodzimy do następnej. To jest Komisja Gospodarcza Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej. Proszę. Omówię plan prac Komisji Gospodarczej Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej w Radzie Mowic na 2019 rok. Punkt pierwszy, przegląd i ocena dwa, funkcjonowanie OSP w gminie oraz umówienie stanu bezpieczeństwa na terenie Mowic. Trzy, sprawozdanie wykonania budżetu za rok 2018 o umówieniu i zaopiniowaniu absolutnego wójta. Punkt cztery, funkcjonowanie systemu funduszy, jak odpadami i wpłaty z opłat za odpady, wpływy z opłat za odpady. Punkt pięć, omówienie stawek podatków i opłat lokalnych na 2020 rok. Szósty punkt, omówienie i zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2020 rok wspólnie z Komisją Budżetu i Finansów. Ja chciałem jeszcze tylko się wypowiedzieć do punktu pierwszego. Chodzi o przegląd i ocenę dróg na terenie gminy Wąbrzych. A do tego wrócimy już dalej w punktach, tak, bo tutaj przyjmujemy uchwałę ramowej na to. Czy są jakieś jeszcze uwagi do tego ramowego planu pracy? Nie ma. W takim razie poproszę plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Ochrony Środowiska na 2019 rok. Ramowy plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Ochrony Środowiska na 2019 rok. Pierwszy punkt. Zapoznanie się z funkcjonowaniem w opiece. Drugi. Omówienie spraw z zakresu ochrony zdrowia i działań grupy aktywnych na terenie gminy Wąbrzych. Trzeci punkt. Omówienie działalności na terenie gminy Wąbrzych, biblioteki, obsłucha sportowej i opieka. Czwarty punkt. Zapoznanie się z działalnością gminy Wąbrzych w zakresie ochrony środowiska. Piąty punkt. Posiedzenie komisji na zlecenie Rady Gminy lub Urzędu Gminy według potrzeb. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś uwagi do tego planu pracy? Państwa nie ma. W takim razie przechodzimy do następnego punktu. To jest ramowy plan pracy Komisji Skarg i Wniosków. Ramowy plan pracy Komisji Skarg i Wniosków na 2019. Pierwszy punkt. Rozpatrywania wpływających na gminy Wąbrzych skarg i wniosków petycji. Punkt drugi. Przygotowanie projektu uchwał oraz uzasadnień dotyczących rozpatrywania spraw wniosków petycji. Punkt trzeci. Sporządzenie rocznego sprawozdania działalności komisji. Punkt czwarty. Zaopiniowanie planu pracy Komisji Skarg i Wniosków Petycji na 2020. I piąty punkt. Współpraca z właściwymi komisjami na gminy Wąbrzych. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś uwagi do tego planu pracy? Nie. W takim razie Państwa czytam uchwała Rady Gminy Wąbrzych z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie ustalenia ramowych planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Wąbrzych na 2019 rok. Paragraf pierwszy. Uchwala się ramowe plany pracy Komisji Rady Gminy Wąbrzych na 2019 rok. Punkt pierwszy. Komisji rewizyjnej stanowiący załącznik nr 1. Punkt drugi. Komisji Budżetu i Finansów stanowiący załącznik nr 2. Punkt trzeci. Komisji Gospodarczej Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej stanowiący załącznik nr 3. Punkt czwarty. Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska stanowiący załącznik nr 4. Punkt piąty. Komisji Skarg, Wniosków i Petycji stanowiący załącznik nr 5. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącego Rady Gminy Wąbrzych. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy są jakieś uwagi jeszcze? Nie ma. W takim razie można głosować. Proszę. Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do następnego punktu. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru sołtysów i rad sołeckich na terenie gminy Wąbrzych. Po wyborach do rad musimy dokonać wyboru terminu i upoważnienia do wyborów dla sołtysów. To jest 3 miesiące, tak? Pół roku od wyborów. Tak, tak. Z
zgodnie ze statutem, który teraz jeszcze obowiązuje, że Państwa są wybory, będą na terenie na okres 4 lat, tak? Zmienimy tylko statut. Będzie statut, to automatycznie Rada przedłuży kadencję do 5 lat. Żeby to tak było tak samo, jak są wybory do rad, nie trwało w Sejmie, żeby w jednym roku kadencji rady nie było już wyborów. Odczytam uchwałę. Uchwała Rady Gminy Bąbie z dnia 21.02.2019 roku w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie gminy Bąbie. Paragraf 1. Zarządza się wybory sołtysów i rad sołeckich w sołectwach z terenu gminy Bąbielsk, Bielawki, Głubie 1, Głubie 2, Kiełbiny, Kierz Kubiecki, Kierz Radzikowski, Lampowizna, Łapin Urzek, Kubiecki Duży, Kubiecki Mały, Radziki Duże, Radziki Małe, Różkowo, Tąkowo, Bąbielsk 1, Bąbielsk 2. Paragraf 2. Punkt 1. Wybory, o których mowa w paragrafie 1, powinny odbyć się w terminie do 20 kwietnia 2019 roku. Punkt 2. Miejsce, dzień i godzinę wyborczego zebrania miejskiego wyznaczą sołtysi każdego sołectwa w porozumieniu z wójtem gminy Bąbielsk oraz podadzą je do publicznej wiadomości w sposób wyznaczający. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Bąbielsk. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy są jakieś pytania odnośnie tej uchwały? Nie ma. W takim razie możemy głosować. Proszę. Dziękuję. Uchwała została przyjęta. Przechodzimy do punktu 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania rodziny na lata 2019-2021 w gminie Bąbielsk. Omawialiśmy to na komisji, ale nas tutaj nie było. Pani Jolu, poproszę kilka słów, bo Państwo mieliście to, musicie się z tym zapoznać, ale też zaraz. Proszę o ciszę naprawdę. Thank you.
będzie tylko i wyłącznie pożyczka, tak? Do zapłacenia za tę inwestycję. Wkładu własnego gmina jako takiego wkładu własnego nie będzie. Ja biorę udział własny, bo ta część, udział własny, który przeczytałem, czyli ta część udział własnego będzie w 20% sfinansowana przez gminę, a 80% przez pożyczkę. To kwota z gminy jaka będzie? Czy nie może pan skarbnik? Znaczy, mimo może poproszę mamy skarbnika o jakiej natężnej skarbnika. Jeżeli mogę, proszę, to uchwała, w paragrafie trzecim uchwały budżetowej został uchwalony deficyt i ten deficyt wynika z treści tej uchwały, będzie pokryty kredytami i pożyczkami. I w konsekwencji tego, jeżeli wójt czy gmina ma wykonać budżet, musi dać te kredyty, jeżeli te zadania, które są zawarte w budżecie, mają być wykonane. To jest konsekwencja. Także te środki własne to jest ten kredyt, ta pożyczka, ale ona, no to jest pożyczka zwrotna i trzeba spłacić. Także no to jest na te środki. A jeżeli mają być te zadania wykonane, to muszą być zaciągnięte kredyty i pożyczki i mają być stanie. Inaczej nie jest realizowane. Wysokości 326 556 zł
na częściowe sfinansowanie zadania pod nazwą modernizacja i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, sanitarnej w miejscowości Różkowo oraz budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Bąbrzyc. Modernizacja i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Różkowo. Paragraf drugi. Spłata pożyczki nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu środków pomocowych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Paragraf trzeci. Zabezpieczeniem pożyczki będzie weksel własny i blanko wraz z deklaracją wekslową. Paragraf czwarty. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Bąbrzyc. Paragraf piąty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Jeśli nie ma żadnych uwag, możemy głosować. Proszę bardzo. Dziękuję. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy w takim razie do punktu 10. To jest ta druga część tej inwestycji i finansowania. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej. Czy są jakieś pytania? Proszę. Można. To właśnie jest druga część tego zadania, inwestycji w Różkowie, jeżeli chodzi o wodociągi i kanalizację. To, o czym Pan Starczyński wspomniał, że to jest właśnie wkład własny. Szanowni Państwo, wkład własny wkłada gmina z pożyczki. To nie są środki, jak wiemy, z dochodu własnej gminy, czyli będziemy to z dochodu własnej gminy następnie spłacali. Czy to jest dobre rozwiązanie? No to ja bym powiedział, że niech pragnie już sam to ocenić i do tego sobie komentarz doda. I możecie Państwo poprzeć lub nie. Decyzja należy do każdego z Państwa. Jeżeli tutaj o tą inwestycję i o tą część drogą finansowania i o tą uchwałę natomiast drogą. Z tym, że sobie jeszcze należy dodać, że ta pożyczka będzie rozwinięta na 5 lat, tak wynika tej uchwały, na lata 2020-2025. To jest dobre rozwiązanie. W tej gminie, jak zdążyłem się przy tym krótkim okresie zorientować, nie ma kredytów bankowych. To chyba element, bo gminy, które realizują jakieś zadania inwestycyjne, z reguły biorą kredyty. Tu, jeżeli jest możliwość wzięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, pożyczki na preferencyjnych zasadach, uważam, nawet jeżeli ta pożyczka nie zostanie wykorzystana, to może być sytuacja, że wystarczy tych własnych środków. Ale zawsze te środki przejdą na następny rok i będą wejdą w tak zwaną nadwyżkę, czy też wolne środki, którym będzie można w przyszłym roku pokryć spłaty pożyczek, czy też część deficytu pokryć. Wydaje mi się, że tutaj zagrożenia tego nie ma, tym bardziej, że jest bardzo niewielkie zadłużenie. Tak zdążyłem się zorientować i to jest moje zdanie. Dziękuję bardzo. Proszę. Jeżeli mogę w tym statutu do Pana wypowiedzieć. No, ja jestem długą kadencję, to znaczy kolejną i w poprzedniej kadencji też pozwoliliśmy na pożyczkami, także my troszkę pożyczek mamy. Ja wiem, ile jest. No procentowo to jest. Ja nie mówię, że to jest. To jest starsza, to mówię o pożyczkach.
Kto z Państwa jest? Nie, no jeśli płyną wniosek formalny, musimy to przegłosować. Nie, musimy przegłosować i nie mieć. Nie ma takiej. Wpłynął wniosek formalny pana Krzysia Biwatowskiego o przerwę 10-minutową. Proszę, pan Mariusz Azbrecht jest za. Pani Małgosia. Andrzej. Czajkowski Tomasz. Jestem za przerwą. Donkowski. Za. Artur Kolczycki. Za. Ławkiewicz. Za. Wojtek Lodowski. Sufisz Marcin. Za. Stanisław Wiecławski. Przeciw. Iwatowski Ryszard. Za. Bojda. Przeciw. Tak jest. No to mamy. To bardzo szybko. To mamy 10-minutowe. Wszyscy wrócili przed. Proszę, proszę. Zamiany wracamy do punktu 10. Podjęcia uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu. Czy są jeszcze jakieś uwagi, pytania? Nie ma. Odczytam w takim razie treść uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu. Paragraf pierwszy. Zaciąga się w 2019 roku pożyczkę długoterminową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania pod nazwą modernizacja i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej miejscowości Ruszkowo oraz budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Wąpiel. Modernizacja i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ruszkowo w wysokości 538 700 zł. Paragraf drugi. Pożyczka, o której mowa w paragrafie pierwszym, wpłacana będzie z dochodów własnych gminy Wąpiel z tytułu podatku od nieruchomości i podatku rolnego w terminach określonych w umowie pożyczki ujętych w budżetach gminy Wąpiel na lata 2020-2025. Paragraf trzeci. Zabezpieczeniem pożyczki będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. Paragraf czwarty. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Wąpiel. Paragraf piąty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Możemy głosować. Proszę. Przez radę do zaciągania zobowiązań na pokrycie
planowanego deficytu, który występuje i na realizację zadań zamierzonych w budżecie, który Pan podstawił, przedstawił nam, ten budżet został przyjęty. Także tylko się zmieniła odpowiedzialność, a odpowiedzialność tak jakby bardziej ponosi Pan w tej chwili, bo ten zarządzenie. Czy dobrze rozumiem? Nie do końca. Ponieważ tutaj Państwo mieliście wątpliwości przy podejmowaniu budżetu, że nie powinienem zaciągać samodzielnie tych zobowiązań, dlatego nie musiałem wcześniej zwracać się do Państwa z propozycją uchwały w tej sprawie, ale postanowiłem wyjść naprzeciw i zwrócić się z tego propozycją uchwały. Ale sami Państwo widzicie, jaki jest ten. Ale deficyt budżetowy Rada przyjęła, jeśli się jednogłośnie wstrzymał, to czy nie, jednogłośnie chyba został przyjęty, tak? Dobrze, proszę jeszcze Wojciech. Szanowni Państwo, szanowni głosu Pana Wójta, szanowni Panie Wójcie, Pan prosił Radę o jednogłośnie podjęcie budżetu i ja też to mówiłem. Stwierdziliśmy to oboje jednogłośnie i Rada, cały skład Rady, Pani Skarbnik też, cały skład Rady głosował za. Były głosy, że może być inaczej, ale głosowali za. To, co Pan teraz mówił, to jest dziś Pana wypowiedzi za 3 tygodnie. Natomiast w uchwale budżetowej, zdaje się, paragrafie 14, nie ma jej przy sobie do tego, co Pan mówił, nie mieli co do tego, ale Pan Skarbnik mi tutaj najwyżej wesprze, że się wstrzymuje. Obniżyli się Panu tylko limit do zaciągania przejściowego deficytu występującego w ciągu roku z 300 tysięcy do 200 tysięcy złotych. To jest pierwsza rzecz. W następnych punktach tego paragrafu Rada wyraziła zgodę jednogłośnie na podjęcie przez Pana pożyczek do wysokości występującego deficytu planowanego w budżecie. I Pan tego też nie ma. I ta uchwała nie musiała przychodzić na obrady sesji. Pan sam mógł samodzielnie to zrobić, bo my Panu żadnego uważniliśmy. Więc kto i co chce tutaj wybrać? Dziękuję. Powiedziałem, proszę ze zrozumieniem słuchać, powiedziałem, że była taka propozycja, dlatego zwróciłem się z uchwałą do Rady Gminy. Mówiliście wszyscy, jaką podjęliście. Bardzo dyskusję uważam za ten. Tak, myślę, nie dotykanie. Panie skarbniku, proszę o ustosunkowanie się do mojej słów. Jest tak, czy czyli proszę o uważnienie. Tak. Ja bym chciał zadać takie pasy, tam w tym obszarze, ale to nikt tego nie testuje. Nie, 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 powiedziałem, nie, nie. To bym chciał jakąś taką odpowiedzialność i kto nie może. Dobrze. Proszę Państwa, kończymy dyskusję. Dalej, bardzo pana. Uchwała, przechodzimy do następnych. Przepraszam, są jeszcze jakieś pytania przed uchwałą, proszę. Po głosowaniu po uchwale, to krótki komentarz i wystarczy. W tej chwili przechodzimy do punktu 11. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę budżetową na 2019 rok. Poproszę Panią Skarbnik o przedstawienie, bo tam miały jakieś drobne zmiany wejść, oprócz tych, które rozmawialiśmy na połączonych komisjach. Ale nie wszyscy tam akurat byli. Także. Na podstawie
przedstawiła nam pani skarbnik i te, które otrzymaliście państwo tutaj możliwości zapoznania się z materiałami, które te otrzymały, które są już. W tej chwili możemy głosować. Proszę. Dziękuję bardzo. Zmiana została przyjęta jednogłośnie, tak? Co za tym idzie? Przechodzimy do następnego punktu. Zmieniająca o wieloletnią prognozę finansową. Musimy też przegłosować? Proszę, bo to się wiąże automatycznie. No.
W związku z niewyrażeniem zgody na przygotowany projekt uchwały w sprawie powierzenia budżetu gminy Bąbiec uprawnień do ustalania wysokości ceny opłatności komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz zakorzystania z obiektu urządzeń użyteczności publicznej gminy Bąbiec, przedstawiony do radnego wspólnie przewodniczącego z Rady gminy Bąbiec, wniosek na skutek tego. Proszę Radę gminy Bąbiec o opracowanie projektu regulaminów wynajmu świetlic gminy w terminie do kolejnej sesji Rady Gminy. Pozwolę sobie ten wniosek złożyć na ręce pana przewodniczącego. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś uwagi? Pytania? To zaraz, ale wniosek będzie chciał. Ja odnośnie tego wniosku się ustosunkuję. Dobrze. Nie, nie, pan wyznaczył cały wniosek, ale jeszcze raz. Niewyrażeniem zgody na przygotowany projekt uchwały w sprawie powierzenia wójtowi gminy Bąbiec uprawnień do ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz zakorzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej gminy Bąbiec, przedstawionego radnym na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Bąbiec dnia 18 lutego 2019. Proszę Radę Gminy Bąbiec o opracowanie projektu regulaminu wynajmu świetlic gminy na terenie do kolejnej sesji Rady Gminy Bąbiec. Macie Państwo jakieś uwagi do tego? Nie tak Pani Wójcie rozmawiać. Ale ja mam... Proszę, 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 proszę. No właśnie, nie tak Pani Wójcie rozmawiać. Tak było, mieliśmy przygotować. Żeby przyjąć program, zaproponować jakieś kwoty, porozmawiać wspólnie. Miał Patryk zorientować się w tym, przygotować regulamin, przedstawić ten regulamin i dopiero później mieliśmy podjąć decyzję, czy będzie Rada ustalała stawki, czy Pan ustali, czy Pan będzie podpisywał umowę. Prawdopodobnie musi tak Pan podpisywać te umowy, bo innej możliwości nie ma, bo Pan jest gospodarzem tej gminy, a nie Rada, która będzie podpisywała umowę z danym tytułem. I wydaje mi się, że rozmawialiśmy jak dorośli ludzie i żeśmy uzgodnili wspólny temat do następnej sesji i to, co stało, miało zostać przygotowane przez... Proszę. Proszę bardzo.
trzeba przygotować regulamin. Oczywiście, ale my prosiliśmy tutaj w wspólnej rozmowie, żeby ten regulamin został przygotowany. Jeśli nie będzie upoważniano, to ten regulamin będzie przygotowany. Ale też nie możemy upoważniać i nie znamy stawek regulaminu. To też jest takie bardzo. Dajemy upoważnienie. Wiem, że na przykład pan wójt będzie działał w interesie gminy. Tutaj ja nie mówię wcale, że to chodzi o to. No, żeby była jasność i przejrzystość, nie? Żebyśmy wiedzieli stawki, ale regulamin. Jak to jest zawierana ta umowa, a nie głosujemy na tym, dajemy upoważnienia, pan wójt dopiero tylu zaczyna to przechodzić za rok. Zróbmy to po kolei do następnej sesji. Na następnej sesji nic nie stoi na przeszkodzie, gdy będziemy znali stawki i na tym przegłosujemy upoważnienie pana do podejmowania tych. Ja złożyłem wniosek, pan zrobił. Dobrze, dobrze, dziękuję bardzo. Proszę co jeszcze jakiś tak. Nie ma co sprawiać, to każdą jedną woli i dni, bo nie dni i się tutaj zapaść. Nie, nie, to nie wniosek do rady. Przeprowadzenia inwestycji.
Chciałbym tylko powiedzieć, że po zakończeniu dzisiejszej sesji chciałbym poprosić komisję gospodarczą o pozostanie. Się ustaliło następne takie spotkanie w Jazdowie. Jeżeli są dzieci, mają ochotę i chęć, to też pozostanie. Jeśli taki dzień następny tygodniu ma być trochę pogodnie, można by przyjechać i popatrzeć na to. To na pewno. Mam pytanie, czy to było oficjalne przez komisji, czy to było spotkanie? Ale jaka jest różnica? Nie wiem, czy to komisji? Ale czy to nie było informacji o komisji? Nie ma było mówione, ale to ma komisji. Komisja było to, że tej gminy nie wiedzieliśmy o posiedzeniu komisji gospodarczej. No to dzisiaj będzie następna, także się wygląda. Została informacja przekazana tutaj na sesji przez pana przewodniczącego o tym, że będzie takie spotkanie i to zrobiło znaczne zaproszenie na komisję. Panie wójcie, czy ważna jest forma? Komisja może się zebrać, a na komisji nie musi uczestniczyć przewodniczący rady, nie musi uczestniczyć wójt, sekretarz. Naprawdę, komisja może się zebrać sama. Ma taką zebranie komisji. Rozumiem to pan. Nie, no, może komisja się zebrać, w każdej chwili, na wniosek każdego z członków komisji. Przechodzimy do drugiej. Czy są jeszcze jakieś uwagi? Pytania? Nie ma tutaj. Dobrze, przechodzimy w takim razie do punktu D. Poproszę o sprawozdanie informacji sołtysu z poszczególnych terenów gminy. Andrzej zaczyna pierwszy od pana wybiera. Co jest to powiedzieć? Mamy plan finansowy 17 tysięcy i 30 groszy. Zostało wykorzystane 17 tysięcy 42 zł 43 grosze. 90 to jest procentowo 99,71%. Przegapiłem 47 to 92 grosze. Na wykonanie tego działania funduszu było tak. Bieżące utrzymanie inwestorów 3999,7 zł. Bieżące utrzymanie i naprawa dróg, to jest materiał 10 133,1 zł. Dłużej 500. Utrzymanie świetnie 964,88 zł było zaplanowane na 30 i utrzymanie się na renowacja praktycznie przywożli było zaplanowane 500 zł, zostało wykorzystane 453 zł. I dlatego zostało 47,92 zł. Mariusz może proszę. Może też następny. To dobrze. To Wojciech, proszę. To jest obiekt ubiegni. Funkcjonowało w 2018 roku. Powiedzmy, że zachodzi 13,94 zł. Uchwałą zebrania miejskiego zostały wyłonione. Utrzymanie dróg, zakup materiału 1594,69 i usługi 4000. Przygotowanie dokumentacji projektowej drogi 4000 zł, wymiar kulturalny do 4000 zł, dofinansowanie OSP 2500 zł, dofinansowanie imprezy mikołajkowej przy szkole pokojowej w małym 300 zł. Fundusz został wykorzystany w 99,76%. Pozostała kwota niewykorzystana 32,64 zł. Natomiast to wynika z tego, że żeby nie przekroczyć planu wydatków i planu budżetowego społeczeństwa, z tego wynika ta gotówka, która została
podziały. Punkt 3. Wykonanie kroku zwalniania na drodze Radziki Dużych Pół jest mało 3000 dokumentacja. Punkt 7. Zakup mundurowania do OSP Radziki Dużych 1800 zł. Punkt 8. Wykonanie papisa opłaszczonego 500 zł obsługa. I punkt 9. Dokumentacja geodezyjna w elektrowach na drogę przejażdżoną 130 000. Łączna kwota 32 598 zł 26 groszy. W ciągu roku zostały wprowadzone dwie zmiany. Jedna zmiana odnosi się do po prostu było rezygnacja z tych kroków zwalniających, a tu jednakże 1500 zł na usługę na wyjazd na autokar to 1500 zł to takie pieniądze były po prostu niewystarczające, trzeba było zwiększyć to 1000 zł. Ponieważ autokar kosztował 20 000, poza tym się zapisał, okazało się, że liczba chętnych na wyjazd jest tak duża, że jeden autokar nie wystarcza. Musiała być zrobiona druga zmiana. Zwiększenie było już o 2100 zł i 400 zł przeznaczenie na wznowienie granic na drodze gminnej przy Starej Mierzei. Także to jest wszystko. Nie byli mieszkańcy. Nie, nie, bo policję jakby pojechało było 100 osób, a potem były wypełnione po brzegi obydwa. Jednakże na wycieczkę pojechało 98 osób, dwie osoby, jedno małżeństwo stwierdziło. 98 osób dostało informację dobrze, godzinę wyjazdu, a dwie osoby stwierdzą, że powiedziały mi nie dodali. Także chyba powinien się właśnie. Plan został wykonany w 98% z tego tylko wynika, że po zmianach na tą drogę Czarnonowce było 5000, później po zmianach na 2000 i tu gmina wykorzystała 1500 zł, pozostało 500 zł. I 85 zł zostało w terenie świątecznego i 65 zł zostało w zakupu umundurowania do OSP. Zostały zakupione ozdobne hełmy rozdrukowane do zakupu kościoła. Dziękuję za to. Starszy może. Proszę. Proszę Państwa, informacja działalności Sołectwa Wieszowo w 2018 roku. Do dyspozycji będzie 24 800 zł. I tak, naprawa dróg sołeckich Gruszywo 11 703, w tym usługi 2750. Zależy mamy 14 450 zł i 23 groszy. Na wyposażenie świetlicy, zakup krzeseł bez półgroszy 2000. Materiały do pracy, sama wtedy dostał takie rzeczy jak piłki, papier, głopisy, krewki, barwy 671 zł. Na zakup węgla do otrzymania świetlicy 992 zł i 80 zł. I tu zakupiliśmy tak, jeszcze garaż blaszany 2000. Tabliczki informacyjne przy drogach 282 zł. Odnowienie figury przyzrożnej, jak to tam mówicie, kapliczki przyzrożnej 1984 zł. To jest ta kaplica w Tetrum Wrocławiu. I na piknik rodzinny wydaliśmy 2322 zł i 62 groszy. Razem mamy 24 700 zł. Wykonaliśmy plan 99 i 86 zł. Dziękuję. Proszę, proszę. Cały budżet w Sołectwie wynosi 2120 zł. Na bieżące utrzymanie dróg 4447 zł. To tak, surowca. Bieżące utrzymanie dróg to przez standardowy budżet usługi. Tam się 600 zł. 2000 zł, dofinansowanie przy starze pożarnej na dzika 1000 zł, dofinansowanie do żywień w długi 500 zł, budżet zamknął się 11 143 zł, to zostało 8 047 zł, budżet został w 99% i 92%. Po kolei. Sołectwo Wąbiec 1. Cały budżet wynosił
budżet został wykonany w 94,75%. Niewykorzystane zostało 1522 zł. Niewykorzystanie zostało spowodowane tym, że przeznaczyliśmy na projekt drogi koło Licha 10 tysięcy i zostało 1500 zł, na co nie było czasu na przesunięcie tych środków ze względu na to, że późno wypłynęły te faktury. No i mimo to, że ktoś powiedział, że za brak tych pieniędzy, to jednak 1500 zł zostało, co nie pozwoliło nam wykonanie tych tabliczek na drogach w tym roku. Dlatego jest przesunięte to na ten roku. Straciliśmy te 1500 zł. Jeżeli chcecie Państwo szczegółowo, to utrzymanie drogi, utwardzenie drogi po magazynu kosztowało 4,996 zł. Bieżące utrzymanie i naprawa dróg. Pełna suma 7498 zł. Przebudowa drogi właśnie i ta dokumentacja, przeznaczone było 10, a zostało 1500. Dofinansowanie szkół bez względu na dzień dziecka i dla takich rodzin 517 zł i 980, co w sumie dało nam 1500 zł. Później dofinansowanie do 7500 i dofinansowanie kół gospodarstw miejskich 1000 zł. Dofinansowanie OSP 2000 zł, wykonane po 1990. Proszę bardzo. Stanowisko gminy, budżet 22826,93. Zadania. Dofinansowanie gminy Gorzynek 500, wykonano 500. Zakup budynek dla miejscowej drużyny 450, wykonanie 400. Dofinansowanie projektu termoizolacji ogrzewania do budowy świetlicy wiejskiej 5500. Zimowe letnie utrzymanie ruchu 16376,70 zł. I wykonane zostało 99,70. Dziękuję. Sołectwo Tomkowo, budżet wynosił 13134,25 zł. Usługi z gminy, naprawa dróg w kwocie 4300. Zakupiono kruszywo za kwotę 6907,50 zł. Dofinansowanie dożynek 500 zł, wyjazd kulturalny 1000. Plan został wykonany w 96% 75%. Sołectwo Powiedzmy Różnicy. Fundusz Sołecki wynosi 9969,37 zł. I tak przeznaczono na zakup tablic informacyjnych kierunkowych. Było przeznaczone 3300, wydano 3252. Na bieżące utrzymanie i naprawy dróg było przeznaczone 469,67. Wydano 2,399,98, na drożynki 500 wydano 500, na dofinansowanie czasowej świetlicy w Kujewsku Małym było przeznaczone 3,700, wydano 3,397. Z tego wydano w funduszu całego 9545 zł, pozostało 427, fundusz wykonano w 96%. Dziękuję. Plan finansowy 22154,16 zł. Wykonano za 21511,33 zł. Wykonano w procentach 97,8. Zostało 642,83 zł. Dziękuję. Proszę. Finansowanie OSP-u jest na około 1000 zł, dofinansowanie gminy do 2000 zł, 1000 zł,
2660. Konkurs został podzielony na następujące zadania. Zadanie pierwsze, zakup sprzętu do samochodu pożarniczego OSP Mąkiewsk, dofinansowano 2000 zł. Zadanie drugie, zakup wyposażenia dla KGW Mąkiewsku 1000 zł. Zadanie trzecie, zakup drogowskazów z numerami posesji 2000 zł. Zadanie czwarte, dofinansowanie organizacji stulecia Szkoły Podstawowej w Mąkiewsku 1000 zł. Zadanie piąte, prace przygotowawcze do planowanej inwestycji drogowej, to jest mapki i geodeta 2000 zł. Zadanie szóste, naprawa i utrzymanie dróg 8460 zł, 69 zł. To jest zakup krzywa i usług. Zadanie siódme, organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców sołectwa wsi. Tutaj było przeznaczone 1500 zł. I fundusz został wykorzystany w 95%. Dziękuję bardzo. Sołectwo Radzikie Mały Działa Fundusz 17130 zł. Z tego przeznaczone 1000 zł było dla Straży Radziki, 900 zł było na Kosiłki w drugim, 500 zł było na zadaniu tablicy informacyjnej, 400 zł było na usługi dla gospodarstwa. Pozostało 11087 zł, które przeznaczone było na Kosiłki. Dziękuję. Dziękuję. No to mamy zostały nam bielawki, lampowizna i wodę. To znaczy ja jeszcze chciałem jedną dwa zdania, żeby powiedzieć, to wiecie, że Państwo było pytanie, czy była policja wzywana, czy policja była wzywana. Poprosiłem o to, żeby wyjechać do rzekomo pokrzywdzonych małżeństwa, sporządzili dodatkę. Później policja przyjechała do mnie, został przedstawiony materiał z nagrania, z monitoringu. Ja wezwałem też ekipę techników. Jest materiał zgrany na Pankajwa. Ewidentnie ci Państwo posługują się nieprawdą. Chodzi o generalnie o to, że chciał jest podany rozmiany 30 zł 20 zł na obiad. Na obiad 10 zł na wycieczkę statkiem i 3 zł było na ubezpieczenie. Ja poprosiłem, jeżeli napiszą oświadczenie, że się spóźnili, bo zaspali, ja te pieniądze oddam, a powiedział, że tylko nie zrobił. Gdybym oddał te pieniądze tak od siebie, to by się tak jakoś do mnie przyznała. Ja obojętnie poczuwam, że jakakolwiek była z mojej strony. 98 osób przyszło dobrze na czas na autobusa, dwie osoby nie przyszły. Więcej osób było, no to pieniądze się nie zaczęło. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, następnego. Poproszę Panią przedstawienie. Proszę Państwa, w 2018 roku Komisja Kulturowa odbyła 12 posiedzeń. W związku z tym, że wnioskami na posiedzeniu zostało 50 osób wobec osób zgłoszonych do postępowania do następnych działania. Zgłoszonymi przeprowadzono rozmowy motywacyjne oraz kompetencje na temat szkody i napojów alkoholowych i wszelkich zagrożeń związanych z nadmiernym spożywaniem na alkoholu. Wśród osób zgłoszonych do komisji rozdysponowano materiały edukacyjne otrzymane z spadkowe, jak i rozwiązania problemów alkoholowych. Cztery przypadkach skierowano te osoby na leczenie odwykowe, stacjonarne, radiowe. Kierowane osoby, które były zapraszane na spotkania, były kierowane na grupy wsparcia rodzinne, do rodziców, do powiatu rodzinnego i do prawnicy. Przeprowadzaliśmy również rozmowy z członkami rodziny, z osobami alkoholowymi. W ramach innej komisji współpracujemy ze szkołą, z serwisem wodnym, ze sądem rejonowym w rodzinie, z policją oraz ze szpitalem w regionie. Tam jest sądy operacji zależnej. Były dwa wyjazdy na spotkania rynkowych alkoholików do Częstochowy, do Lichenia. Zorganizowaliśmy komisję, komisja zorganizowała forum dyskusyjne, w którym uczestniczyli pracownicy socjalni, dyrektor szkół, asystent rodzinny, policja i kurator. Było spotkanie dla dzieci i młodzieży ze szkół z panią dyrektor z oddziału generalnym zależnym panią Hadę Matkiewicz oraz członkami innej komisji, dla dzieci, którzy. Było również przeprowadzone szkolenie dla komisji, dla nauczycieli.
jesteśmy na każdym naszym funkcjonujemy centralnie młodych czasów przez dzieci i młodzieży, finansujemy różne na gry, na rozmaite konkursy. Komisja funkcjonuje nagrody dla tych dzieci. Rozpowszechniamy na takich spotkaniach różnych rozmaite urodki i plakaty. Jest to, co było robione w zeszłym roku, też będzie robione w tym roku. Jest oczywiście jeszcze prośba do Państwa radnych i do Państwa sołtysów. Jeżeli Państwo wiecie, że gdzieś jest jakiś problem alkoholowy, to my prosimy o takie zgłoszenie. My nie możemy sami nie robić. Musimy mieć kartkę, na której jest zgłoszenie. Za co powiązuje anonimowość. Nic się nie robi, to uznaje, że tam coś po prostu dzieje się problem. I na tej podstawie naszej kartki możemy pomóc. Jechać sami, zaprosić na rozmowę, a po prostu pozwać policję, jeżeli się ktoś na takie spotkanie po prostu jedno, drugie nie chodzi. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Dziękuję. Z czego wynikają te spotkania co miesiąc? To jest według potrzeb, czy tak sobie czy tylko się spotykacie? Nie, no to jest potrzeb. Trzeba ustalić pewne rzeczy. Nie, to uzasadnione spotykanie się. Te spotkania są uzasadnione. Dziękuję. Nie ma dzisiaj pytań, nie ma. Wpis do Rady w tym okresie od poprzedniej sesji do tej żadnych spis nie wpłynęło poza dzisiejszym, który Państwu tutaj przedstawiłem. Przechodzimy do następnego punktu. Wolne wnioski, informacje, automatycznie zapytania, relacje. Jeśli ktoś ma jakieś pytania, czy uwagi proszę. No, proszę bardzo. Próbujemy przeprowadzić postępowanie
stwierdzenia przejścia własności gruntu na rzecz gminy przez wojewodę. I tu jest taki problem, że wod na to było 8 lat na zgłoszenie, jakie grunty są pod drogami. I w tym momencie, jeśli w ciągu 8 lat ktoś się zwrócił do wojewody od 1995 roku, to wojewoda z automatu stwierdza przejście własności takich gruntów na rzecz gminy i problem się rozwiązywał. Gminie Wąbik nikt nie przeprowadził w tym czasie żadnej weryfikacji, jakie drogi, jakie grunty są uregulowane, jakie nie. No i teraz zawsze najpierw próbowali tego dokumentu, próba udowadnienia, że ta była droga gminna, w sytuacji, kiedy leci uchwały, która by mówiła, że będą drogi. I to jest ten problem. W niektórych miejscach mamy uchwały wyciągane z archiwum państwowego, uchwały z 1987 roku. Była tak wtedy Rada Narodowa podejmowała tutaj na wątpliwych uchwały rozwiązku. I próbujemy w ten sposób wykazywać, że niektóre grunty były właśnie pod pewnym przestrzeniem. I w moich grudach jest szansa, że jest tam przejście tych własności. Ale ta droga tam jest naprawdę specyficzna sytuacja, było podpisane porozumienie sołeckie, jak to się nazywało, czy nawet nie pamiętam, tam jakiś podmiot się utworzył, to jest to porozumienie radą sołecką. Ona nie ma osobowości, nie mogła zawrzeć tej umowy, ona nie jest akceptowana przez wojewodę. Jest za krótki okres, minimum 30 lat, żeby zasiedzenie zrobić. No to się wszystko nałożyło, że ten odcinek jest ciężki do uregulowania. Ale jest też ustawą jak najbardziej można. Czy można przeprowadzić po prostu lokalizację drogi, no i drogi drogę. Tak jak czytałem, to jest samo i tak jak jest to chodzi. Zabezpieczyć środki. Ja nawiązując do dróg, bardzo bym prosiła, nie wiem do kogo się zwrócić, czy do Komisji Gospodarczej, czy mamy jakieś pismo złożyć. Panie wójcie, my jesteśmy, ja duży Kubiec, chodzi o sołectwo. My jesteśmy powiązani drogą z Małym Kubieckiem i z Wąpielskiem i tak naprawdę jest masakra. Była ostatnio pani Iza, przejeżdżali tam tą drogą. I naprawdę jest, ja bym prosiła, no bo to jest droga gminna. Ja w tym roku przeznaczyliśmy z mieszkańcami 8 tysięcy, ponieważ w funduszu mamy 11. 8 tysięcy przeznaczyliśmy na tą drogę gminną. Ale niby gmina naprawdę troszeczkę zaczęła dbać o tą drogę, bo o asfalcie, o niczym innym tam nawet nie będzie mowy. Ale o utwardzeniu takiego nadwiedzenia gruzu na tą drogę, to ja naprawdę bym prosiła, bo my jesteśmy, tam jest 10-11 rolników, którzy utrzymują się tylko z hodowli krów mlecznych, to jest ich dochód za mleko. Jeździć co prawda trzech mleczaków, no ale ja myślę, że chyba o nas nie powinniście zapominać, jako o tej drodze gminnej, bo my z tego po prostu żyjemy, no. To ludzie przychodzą do mnie, no to co mam odsyłać ich do gminy, do pana czy do pani Izy. Bardzo bym prosiła, żeby po prostu no przeznaczyć jakąś część pieniędzy na ten brus czy na co, żeby utwardzić tą drogę. Bo o asfalcie to tam nie ma mowy, nawet tam bajka jest. Ja mogę? Proszę. Ja tylko tak dla potwierdzenia zgodności tej wypowiedzi pani Sołki z tego powiedzenia, dlatego że ta droga graniczy z moją drogą sołectwa i silnik jest w miarę przejezdny, jest ok. Mamy tam koło Właszczewicze, i pamiętacie państwo, jak w poprzedniej kadencji myśmy ustawiali te drogi. Ta droga należy pod zakład budżetowy. To tutaj powinien się troszkę zakład budżetowy wykazać, bo to jest ich droga. Nie Sołtys ma o nią dbać, tylko to jest droga zakładu budżetowego. A Sołtys odrywa, nie odrywa. To nikt nie przyjdzie tutaj do urzędu, do pani kierownik, tylko od razu uderza Sołtysa, no bo najlepiej uderzyć Sołtysa, bo wasze jest potęga. Ja rozumiem, jeszcze raz apeluję, żeby się troszeczkę zakład budżetowy wziął za te swoje drogi. Nasze są w miarę dobre, bo są te się dbają. Drogi trzeba przyznać, że w większości drogi są przejezdne, co pokazało teraz ostatnie rozłożenie deklaracji podatkowych.
mogła dodać. Ja rozumiem, że jest wiele dróg tutaj na terenie gminy Bobrzycy, nie tylko jest duży powiec, ale są takie wypowiedzi, że to nie ma ciągnika, a to nie ma gruzu, a to znowu jest popadało, a to to, a to tam. No, no w końcu są takie dni, że jest i pogoda, i czy ciągnik, to no, ktoś po prostu zwrócić uwagę na kawałek tej drogi, bo jest naprawdę masakra. No ja, jakbyście chcieli, to ja was zapraszam na kawkę, na ciastko, proszę dojechać, nawet dzisiaj po tym deszczu. Pani Kolu, tutaj Mariusz proponował, że teraz się spotkanie, nie? Po sesji zaraz, nie? Proponował w ten sposób uczenia. Proszę. Ja naprawdę miałem zgłosić na poprzedniej sesji, ale nie mogło być do końca, więc teraz jeszcze raz zwracam się do wszystkich sołtysów, z którymi byliśmy wszystkie zebrania tutaj walne już w naszej gminie. No i straże mają wszyscy ładne samochody i dużo rzeczy do zrobienia, ale nie mają pieniędzy. I mam taką prośbę i apel zarazem do wszystkich sołtysów, bo w obowiązku nie ma ani gąbiec, ani głupie, ani radzi się tylko utrzymywać swoje straże, bo jeśli na powierzchni pali, to też jedzie, na Różkowie jeszcze pali, też jedzie, na Rankowiznie się pali, też jedzie. Przepraszam, pan, przepraszam, na Rankowiznie odkłada. Ale pan da dokończyć. Bym prosił wszystkich sołtysów, że przy planowaniu teraz budżetów na swoich wioskach na ten rok sołectwa, żeby każdy 10% wpisał ze swojego budżetu. Jest zarząd straży, by zebrali uzyskane pieniądze, podzielili między siebie w zależności od potrzeb. I mi się wydaje, że to by było wtedy bez problemu, te straże by miały na różne sprawy, takie gospodarcze w swoich strażnicach, nie musieli się utrzymywać jako Bobrzyc, tam Głupie i Radziki, tylko wszyscy jako cała gmina Sołecka by utrzymała te straże. Także jest taka prośba. 10% to nie jest dużo. Kiedyś żeśmy mieli po 2000 budżetu sołeckiego, z tego finansowało straże. Dzisiaj ja tutaj nie słyszałem, żeby było wszystko jest w granicach 10, 20 tysięcy, 30. Każdy rok za 10% to jest 1000, 2, 3000. To nie mówi, nie na pewno, nie da żadnej ludzi na pewno żadnemu sołectwu, a pójdzie to naprawdę na pożyteczny cel. Bardzo proszę. Teraz panie Ryszardzie może powiedzieć. Chodziło o to, że mówi, że powinny sołectwo chodzić. Tak w zasadzie u nas na Radzikach każde jedno sołectwo dokłada do straży na Radzikach. Także tam żeby nie było, że od nas nikt nie dostaje. Dostajemy od każdego sołectwa. Ile może, tak mniej więcej być mniej, to wiadomo. Wydajemy po 1000. Potwierdzam. I oddał nam. Jeszcze jakieś pytania? Proszę. Stasiu, może pan. Dobra, Stasiu, proszę. To jak to jest, że w kraju sceny powinno to państwo przybywać, a pani powie tak, że życie. I my jak są myśli, to my do tego nie możemy przecież to wieść. To panie Stasiu, to ja powiem tak. Ja powiem Stasiu, że... No, tak się właśnie powiedziałem, że nie. I jeszcze tam ktoś żebrze, a ja mówię tak, że ci strażacy to są z nas. No tak. No, to jak dofinansuje swojego sąsiada, albo tam jeszcze kogoś, i jak się panie zapali, będzie miał sprawną tłumnicę, albo sprawny wąż, albo jeszcze tam coś sprawnego, to jest jakaś kurma, panie Stasiu. Nie, 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 jak
kontroli też jakaś próba była? Tak, dzisiaj na godzinę 10 był mówiony dyrektor energii i Brodnica, który miał przyjechać, aby niestety odwołał spotkanie. Pod dostatkiem, bo tak nie będzie. I tak
powinniśmy się delikatnie finansować jeden drugiego, bo naprawdę wieś została sama w sobie. Na ciemnie spojrzał. Wieś została sama w sobie, nikt się nam nie zajmuje. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze mam jedno pytanie, panie Wójcie. Ale czy będę chciał? Może pan powiedzieć te potrzeby? Chcesz odpowiedzieć? Osobiście, to ja mówię wszystko to przekazać, ale to nie mogę, nie to zależy. Ja też pytałem, na zebraniu to nie mogę. Panie Wójcie, mam pytanie odnośnie tej drogi przyrodowej. Mówił pan, że tam jakieś uzupełnienie dokumentów musiało być przeprowadzane, czy już było coś? Pytam się dlatego, to w kontekście takim powiedzmy, u niej jednym mieszkańcom, bo już podjęli swoją doradę, ja bym się podjął z informacją, że zwrócił się o informację publiczną do rzecznika Urzędu tej drogi, nie? Dlatego prosiłbym, jak coś się zmieniło, żeby pan przekazał to jeśli... No uzupełnienie, które przebudowy przegód na pociągu. Czy są jeszcze jakieś pytania?